Obecnie znajduję się w tym hotelu dokładnie, w którym no, rok temu nagrałem swój film. Poszedłem tobie po Pepsi. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam. Ha! Generujesz echo! Generujesz echo. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam w wycinkach z życia. W tym odcinku jestem na festiwalu Komiksu i Gier. I to będą wycinki z życia, jak jestem na tym festiwalu Komiksu i Gier. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam w Gurgo Recenzji. W tym odcinku recenzuję napój Shin z guaraną. Przez takie A dziwne? Nie. Zbyt dużo informacji podałem. Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Gurgo Recenzji. W tym odcinku recenzuję napój Shin z guaraną. Z tym napojem wiąże się ten napój mając... Tutaj jest łazienka. Byłem ciekaw, gdzie jest łącznik. Gdzieś tak byłem w tej łazience na chwilkę, bo coś tam chciałem i wyszedłem, ale światło nie zgasło i szukałem łącznika, bo myślałem, że no, zamyśliłem się. Tutaj jest taki prysznic. Ja połączony ze swoją kamerą. Fajnie wyglądam. Orzeźwiająco. Idę na tajemnicze ostatnie. Więc żart z mikrofalówką nie wyjdzie. Ten automat jest włączony i co dość smutny, no są jeszcze w nim napoje i one będą chyba na wieki zamknięte. To będzie Gurgo recenzja? To będą sceny z mojego życia. Czy byśmy czy jak gadamy, to przeszkadzamy dźwięku, czy może wstawisz jakąś muzykę? Nie, to daje klimat i udowadnia, że jednak mam jakieś życie. Wstawisz w tle. Jest tak jakby dem był na ciężkich narkotykach. Jak mama, potem jest myślnik, a potem jest cyfra 7. Wow. To jest takie, nie wiem, ujęcie dziwne z boku, że nie wiadomo jak ci ludzie to są. Moreno latte macchiato. Mleczkowości się nie czuję, ale... Ale tak to kawa dobra i taka delikatna. Nie wiem. Myślę, że... Jana Pawła II. Myślę, że to... on mówi. Myślę, że to takie artystyczne, że otwarcie puszka tak i żona jedzie. To jest moja puszka. Atlas Arena. Atlas Arena. Tak. Atlas Arena. Tutaj grają w gry. W gry? A tak. Wiem, zawsze się krytykuje człowieka, jak tak robi. Że taki zoomy robi i mówi, ale... Play mice. Czyli takie, no, tak jak wypełnienie paczek bardzo często to wygląda. Steropian. Proszę? Steropian. To jest steropian, no, taki steropian niby. Chcesz porobić? Tak. Ładny wulkan, bardzo ładny wulkan. Gratuluję. Tak, jak już porządnie się do tego zabierzesz, możesz robić takie fajne rzeczy. Jest jeden problem niestety. Jak ty jesteś wrażliwy, nie wiem, na dźwięk papieru, na dźwięk pocierania o papier, to no, dostajesz dreszczy takich dziwnych. To jest taki fajny piasek, który zachowuje kształt. Znaczy wygląda jak piasek bardzo z daleka, ale no, jak się dotknie, to czuje się, że jest taki bardzo, no... plastelinowaty. Jaki fajny stożek. Piękny walec. Walec! To jest walec mój. Ten dołoży się do kulki. Sorry. Do widzenia, przyjaciele. To hot dog mi spadł, ale no i 7 zł kosztował to 1,5 razy drożej niż normalnie. I tylko ketchup i musztarda, nie ma innych sosów. Z tego względu zjem. Parówka natomiast jest trochę nietypowa. Parówka smakuje tak jakby, no, jak kiełbaska taka. Taka serdelka. To może nawet serdelki są, to nie są, wow.
Nie, to jest bonus, bonus. Sosy takie zabija, ale dobra paruwa. Ta postać. Mężczyzna w brązowym garniturze. Taka prosta rzecz, a no. Mogę prosić o podanie klocka? Dziękuję. Moja wyspa bez niego nie byłaby kompletna. Wyspa Borgiego. No, bezpadnie. I to ja jestem po japońsku. Ten, nie to, żeby mnie interesowało, ale było za darmo. W sumie to dobrze, że mam katar, bo trochę tu pachnie lekko siarkowodorem, ale przez katar słabiej czuję. Tutaj jest toaleta i ten, łazienka, no bardziej toaleta z umywalkami, no, w Atlas Arenie. Tutaj są dozowniki, one są metalowe. Tutaj jest umywalka. I no, z tego leci woda. To przez chwilę. Nie minę sekund, ale mam nadzieję, że dość krótko. Tak przyjeżdżają auta w Łodzi. Rzucaj na moją twarz. Mleko z Peterem Parkerem. Tak lepiej. No nie, dobra, no mów. Okay. Śmiało. Więc tutaj jest taki rower. Pokaż logo. Tak jak mówiłem. I tutaj można kupić no, kawy różne. I tutaj latte kupiłem. No po co mówiąc, jestem z tego zadowolony. Gratuluję. Nie, gratuluję wam, bo przyszedłem na pusty żołądek i za 27 zł napełniłem go, że no, nie zjadłem nawet wszystkiego. Papa. Smoothie o smaku selera i jabłka. Jak smakuje? Trochę jak jabłko, no i seler, no.